rozpoczynamy dzisiejszą mszę świętą, dożynkową, uroczystość dożynek gminnych, dożynek rolniczych, gminy Środa Śląska. Drogi księże proboszcze, na Twoje ręce składamy ten chleb, owoc ziemi ciężkiej pracy rolników, z prośbą o modlitwę i błogosławieństwo, aby chleba nigdy nikomu nie zabrakło. Czciwomy księże proboszcze, niech więcej ten przyniesiony potem chleba zaświadczą o naszym przywiązaniu do wiary, kościoła i tradycji ojców naszych. W czasie tej mszy świętej z pokorą będziemy dziękować za tegoroczne plony i z nadzieją modlić się o następne, żeby były lepsze od poprzednich, dawały radość rolnikom i zapewniły byt nam wszystkim. Szczęść Boże. Dzisiaj dziękujemy za zbiory tego roku. Zboże pól, owoce sadów i ogrodów, trawy i zioła z łąk. Dziękujemy za ten chleb, który jest przed tabernakulą. Dziękujemy za ten wspaniały wieniec w postaci korony dożynkowej. Dzisiaj dziękujemy za to, że żyjemy, że mamy z czego żyć. Dziękujemy za to, co nam ułatwia życie. Na dzisiejsze czytania wybrałem fragment z Księgi Rodzaju. Jest to pierwsza księga. Opowiada, jak wszystko było na początku. A na początku był Pan. I Pan wszystko stworzył. I to nazywamy kreacjonizmem, że jest stwórca niewyobrażalny dla nas i stworzenie, w którym uczestniczymy. I ten stwórca niewyobrażalny każdego z nas uczynił swoim partnerem. Powierzył mu ziemię i mówi: działaj, człowieku, w moim duchu. To nie jest twoja własność. Ja ci składam moje stworzenie. By się prowadził w moim duchu w pewnym czasie. I to jest czas naszego życia. Jest stwórca, stworzenie powierzone człowiekowi. To dla mnie było czymś oczywistym, bo jestem człowiekiem wierzącym. Ale biorąc do rąk Nowy Testament, miałem problem, czy wybrać Ewangelię o siewcy idącym i rzucającym ziarna, czy wybrać Ewangelię o rolniku, któremu w szczególniejszy sposób obrodziło. I w jednym i w drugim wypadku tak sobie myślałem: Panie Jezu, ta Twoja Ewangelia nie jest na czasie. Bo któż jeszcze z Was pamięta siewcę, który w płachcie miał przed sobą zboże i rzucał? Czy ktoś to jeszcze widział? Ja to widziałem. Ja widziałem też, jak mój wujek brał nawóz i szedł z płachtą i rzucał. I wtedy stało się zrozumiałe, że jedno ziarno wpadnie na drogę, gdzieś na skały, na ciernie. A jedno, mówię: Pan Boże, dzisiaj mamy taką technikę, że na przestrzeni 12 metrów na 5 mm z dokładnością co 5 mm jedno ziarno wpada. I to możemy sterować. No patrzymy, jak to się robi na kombajnie. Nie ma żadnego ziarna stracy, bo liczy się kasa. Liczy się kasa. A teraz tutaj dzisiaj czytamy, że temu rolnikowi obrodziło. I ma spichlerze. U nas to się nazywało Podłowiczem nie spichlerz, tylko stodoły. W stodołach się wszystko gromadziło. Po jednej stronie niewymucone, płucarnia wjeżdżała, na drugą się przerzucała. Młodziło się w stodołach. W spichlerze. Panie, Twoja Ewangelia jest na czasie. My już jesteśmy czasem pozasilosowym. Bo od razu się sprzedaje nabywcy i to na takiej cenie, którą żeśmy uregulowali. Po co to magazynować? Czy rzeczywiście Pismo Święte i Ewangelia nie jest na czasie?
czy rzeczywiście gromadząc się tutaj na dożynki robimy coś niedorzecznego, to bym powiedział głupiego. A głupie jest to, co nie jest ludzkie. Na dożynkach dziękujemy. I to ksiądz dziekan bardzo ładnie ujął. Dziękujemy za plon, ale jednocześnie prosimy, by nie ogarnęła nas chciwość, by ten plon sprawiedliwie rozdzielić, by każdy miał odrobinę chleba na swoim stole. Czy rzeczywiście dziękujemy z głębi serca za to, co żeśmy zebrali? A to, co się pojawiło na polu, mówimy, że jest produkowane. Dzisiaj produkuje się świnie, krowy, jaja, zboże. Coś niesamowitego w naszej mentalności musi się to zmienić. Przecież to, co obchodzenie się rolnika z ziemią nazywamy kulturą, to jest pielęgnacja. To jest coś bardzo osobistego, intymnego. Zaproszenie do wspólnoty ze Stwórcą. I tutaj, jak mówili przede mną, jeżeli Pan to błogosławi, to będziemy mogli zbierać zbiory. I to dobre. A ja chciałem w krótkim czasie ową przypowieść o tym rolniku, któremu tak się powodziło, powiedzieć w sposób nowoczesny. Oto mamy takiego człowieka, który ma 27 lat, dwie komórki, jeden laptop, jest przedstawicielem koncernu. I mówi, o, powodziło mi się, nie zarabiam 13 zł na godzinę. Mam pensję trzycyfrową, pięciocyfrową, samochód do dyspozycji. I jak tak wyciągnę po 5 lat, to będę miał awans. Wtedy zbuduję dom. Na Malowicach sobie wypożyczę mieszkanie. Tylko jeszcze 5 lat i pracuję. Minęło 5 lat, on mówił, wow, jeżeli tak dalej pójdzie, to powinny być korty przed domem i basen i wszystko. I pracuję. Jest takie powiedzenie, i zarąbało się na śmierć. I zapracował się na śmierć. Nie wiedział, co to drugi człowiek. Nie wiedział, co to żona, co to dzieci, rodzina. Miał tylko jedno w głowie. Zysk. Zarobić. Bo czas to pieniądz. Ten człowiek z Ewangelii, którą tak obrodziły, powiedział, zburzasz, spichlerze, wybuduje nowe, to jest współczesny menedżer, który chce robić tylko interesy, a pozbył się tego, co najbardziej ludzkie. I w XX wieku, jak w żadnym innym, pojawił się problem. Co jest ważniejsze? Mieć czy być? Czy człowiek stworzony jest do roboty? Tak jak jeden powiedział z największych zbrodniarzy w XX wieku. Czy raczej człowiek stworzony jest do pracy, której ma się pokazać. Już na pierwszych stronach Biblii czytamy prawdę o człowieku, że Bóg, Stwórca, zaprasza człowieka do współpracy. Nazywa go swoim przyjacielem, osobą w dialogu i powierza mu całą rzeczywistość, z kim on stworzy. Ja tak sobie myślałem, że modliłem się. Boże kochany, ile Ty masz zaufania do nas, że pójdziemy po Twojej myśli i nie wyprowadzimy tej ziemi naszego życia na lądce. A po co żyjemy? Czym jest to życie? Przyrodnik, naukowiec powie, że jest procesem fizjologicznym, że taka jest natura. Ale czy życie polega na wyżyciu się? Nasze życie jest osadzone w naturze, ale jest darem.
A dar można spotkać tylko między ludźmi. W naturze nie ma darów. Tam, gdzie nie ma ludzi, są prezenty. Kupuje się, daje, ma się zobowiązania. A tam, gdzie jest spotkanie osoby z osobą, tam pojawia się dar. Pan darował nam życie. Pan darował nam tyle, żeby to życie się spełniło. I dzisiaj chwila zamyślenia, podziękowania za ten dar. Ja bym powiedział, nawet milczenie, bo wtedy nasze wdzięczne milczenie staje się żywym. Panie, jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele? Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Stworzycielem. Dziękuję Ci, Panie, żeś człowiekowi powierzył swoje dzieło, że miałeś tyle do niego zaufania. Dziękuję wszystkim moim bliskim, krewnym, znajomym, tym, z którymi tutaj przebywałem tyle lat, za to, że patrzyliśmy sobie w oczy, że ściskaliśmy sobie ręce, że wspólnie żeśmy się cieszyli i wspólnie płakali, bo to znaczy nasze ludzkie życie. Dziękujemy Ci, Panie, za chleb powszedni. Dziękujemy Ci za każde słowo dobrej nowiny. Boże, Stwórco Wszechświata, dziękujemy Ci za wszystko, a zwłaszcza za Jezusa Chrystusa, który pokazał nam, co znaczy być człowiekiem. Lubić zachwać, Boże. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła. Musicie natrudzić, żeby ziemię zaorać
ci zasiać, pielęgnować przez wiele miesięcy. Wiemy, jak ciężka to jest praca. O, wiesz, gdzieś świętuje, niech wesoło gra muzyka, nie zabraknie chleba nam. Dzięki pracy rolnika, co rok czystej ziemi, nowy plon na chleb nam wyrasta, sprawiedliwie dzielny się nim. W naszych wioskach i miastach Bożynkowe wieńce są symbolem urodzajnych planów. Podziwiajmy, powiesz prawie ręce matek i córek naszych domów. To wieś im świętuje, niech wesoło gra muzyka, nie zabraknie chleba nam. Dzięki pracy rolnika, żyznej ziemi, nowy plon na chleb nam wyrasta, sprawiedliwie dzielmy się z nim. W naszych wioskach i miastach dzięki pracy polskiego rolnika Otwierajcie wrota, niosą wam tu wieniec ze szczerego złota. Przynieśli wam wieniec z kłosów naszej ziemi, ślicznie przewijany wstęgami krasnymi. Grajże, grajku, graj wesoło, bo dziś wszyscy staniem w koło. Plon niesiemy, plon. Niesiemy wieniec dożynkowy, bo już mamy ziarno na chleb nowy, żyto na chleb, pszenicę na ciasto, żebyśmy mieli pod dostatkiem tak wieś, jak i miasto.
Przeminął jakby tydzień i dożynek nadszedł dzień. W darze niesiem nasze zboże, zboże nasze to nasz czyn. Bogu dzięki, że pogoda była, że w te żniwa ciężka praca prędzej się skończyła. Ze słońcem żeśmy kosili i ze słońcem mucimy. Sprzątnęliśmy wszystkie plony z całej naszej ziemi. Dzisiaj prezentuję dożynkowy wianek. Dzisiaj prezentuję dożynkowy wianek. Panie gospodarzu, dziś Ci się kłaniamy i wszystkich zebramy. Serdecznie witamy i wszystkich zebramy.
i siernisko, i dziecku kapeli, kłania ci się blisko. Bacie się wesoło, ty gości wspaniali, byś się święto chronił, długo pamiętaj, byś się święto. Trzymając w ręku ten chleb, czujemy ogromną radość i wdzięczność Panu Bogu za plony. Proszę go sprawiedliwie podzielić, tak aby nikomu nigdy chleba nie brakowało. Panie burmistrzu, jestem przekonana, że tegoroczny bochen chleba będzie Pan sprawiedliwie dzielił z rozwagą i sprawiedliwie. Dlatego z okazji dożynek pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim rolnikom i ich rodzinom. Zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co w życiu najlepsze. Żeby pomimo suszy, gradobicia czy powodzi, na polskich stołach nigdy nie zabrakło polskiej żywności. Żeby to właśnie polska żywność rozpieszczała podniebienia naszych rodaków, a nie żadna inna. Szczęść Boże dla wszystkich. Życzę wesołej zabawy. W międzyczasie, jak Państwo widzą, Pan Burmistrz przybył tutaj, by spotkać się i odebrać osobiście chleb dożynkowy wraz z wiązanką kwiatów od starostów dożynek, a przypomnę, są nimi w tym roku Pani Janina Kuriata i Pan Piotr Dziadyk. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten piękny, okazały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, który otrzymałem tutaj z rąk starostów i ten bukiet. To jest dowód tych plonów, to jest też dowód umiłowania ziemi. Będę ten chleb, Szanowni Państwo, dzielił sprawiedliwie, na miarę potrzeb naszych mieszkańców, na miarę możliwości naszej gminy. Życzę Państwa, aby tego chleba powszedniego nikomu w tym nadchodzącym roku rolniczym nie zabrakło, żeby wszyscy go mieli pod dostatkiem. W gminie Środa Śląska, a szczególnie tutaj w Kulinie, jest wielu bardzo dobrych rolników, bardzo dobrych gospodarzy czy producentów rolnych, ale w obecnych czasach, Szanowni Państwo, no nie tylko dobra praca rolnika decyduje o plonach, bo coraz częściej o tych plonach decyduje pogoda, a aura w tym roku niestety nie sprzyjała rolnikom, działkowcom, wszystkim sadownikom. I tutaj rzeczywiście chciałem serdecznie podziękować, szczególnie podziękować właśnie w kontekście tych trudności pogodowych za ten tegoroczny plon rolnikom, producentom, sadownikom, ogrodnikom, wszystkim, którzy te dobra ziemi produkują. Serdeczne dzięki za pracę, za naprawdę ciężką pracę, za sumienną pracę, za rzetelną pracę, za te zmagania z naturą, można by rzec. Rolnikom należy się, Szanowni Państwo, szczególny szacunek i szczególna docena za to, co robią, ale też należy się wsparcie. To wsparcie jest naprawdę potrzebne, większe wsparcie, w szczególności ze strony państwa, jako tej najważniejszej instytucji. Życzę rolnikom tego wsparcia, życzę dużo zdrowia, dużo siły, dużo wytrwałości, błogosławieństwa Bożego. Życzę lepszej aury, niech to zrównoważenie i słońca, i deszczu niech będzie w kolejnym roku. Życzę tego, aby tej wytrwałości nie zabrakło i żeby te kolejne plony były naprawdę dobre. I żeby ta praca przynosiła satysfakcję. Szczęść Boże wszystkim rolnikom, szczęść Boże rodzinom rolników, szczęść Boże wszystkim osobom, które zajmują się działalnością rolniczą czy okołorolniczą.
zatańczył, zaśpiewał. Wszyscy, hej! Takiego Jasieńka serduszko wyśpiało. Kołysę zatańczył. Brawo, brawo! Kapela Domaślązacy. Oh, yeah.